Najważniejszymi punktami czerwcowej sesji Sejmiku Województwa było wotum zaufania oraz absolutorium dla zarządu województwa podkarpackiego. Na początku tej części obrad marszałek Władysław Ortel w swoim wystąpieniu skrótowo przedstawił założenia raportu, który jest kompendium wiedzy prezentującym inicjatywy, decyzje i działania zarządu województwa podkarpackiego w 2022 roku oraz ukazującym ich wpływ na rozwój województwa podkarpackiego. W każdej z prezentowanych w raporcie o stanie województwa polityk wojewódzkich zadania były skutecznie zrealizowane. To potwierdzam. Będą Państwo mogli się o tym za chwilę przekonać. Strategiczne priorytety samorządu województwa, jakim jest budowanie konkurencyjnej gospodarki i działanie w trybie zrównoważonego rozwoju, pozostają niezmienne i są realizowane. Tym bardziej do tego zrównoważonego, solidarnego rozwoju nas przekonała i potwierdziła i pandemia, i też ta trudna sytuacja związana, albo niehumanitarna sytuacja potwierdzona agresją Rosji putinowskiej na Ukrainę. Prezentację na temat raportu o stanie województwa podkarpackiego przedstawiła Ewa Draus, wicemarszałek województwa. W naszych działaniach musimy uwzględniać te wszystkie megatrendy, jakie dotyczą gospodarki europejskiej, jak i gospodarki globalnej. Zatem polityka samorządu województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju Podkarpacia uwzględnia priorytety Unii Europejskiej i polityki krajowej, którą służą. Więc my jesteśmy ukierunkowani na to, żeby wykorzystywać wszelki potencjał i szanse, jakie te polityki za sobą niosą. Głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium poprzedziła wielogodzinna debata nad dwoma ważnymi dokumentami, które okazują stan województwa oraz jego budżet za 2022 rok. Głos w dyskusji zabrało wielu radnych. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest wszystko to, w jaki sposób się to realizuje i w jaki sposób realizujemy inne zadania okołobudżetowe. I tu powiedziałbym, jest godne zauważenia dwie rzeczy. Pierwsza to jest uczestniczenie zarządu, w tym głównie pana marszałka Ortyla, w promocji o charakterze turystycznym i gospodarczym na terenie kraju, aby wzmocnić pozycję Podkarpacia i również Europy. Poprzez uczestniczenie w bardzo wielu konferencjach, które mają na celu pokazać te walory, jakie posiada Podkarpacie, a mam na myśli, jak już powiedziałem, turystyczne i gospodarcze, żeby choćby nawet wspomnieć dwie dziedziny, jaka jest dziedzina lotnictwo i przemysł motoryzacyjny. To są dwie mocne dziedziny, które wyróżniają Podkarpacie i które mogą konkurować śmiało, zresztą już konkurują w Europie. To pan marszałek głównie może być, w mojej ocenie, takim, powiedziałbym, ministrem spraw zagranicznych Podkarpacia, który robi to, w mojej ocenie, bardzo dobrze. Radny Stefan Bieszczad podkreślał, że zarząd województwa podkarpackiego zasługuje na absolutorium i wotum zaufania. Najwyższy czas, aby ten kapitał gospodarczy, który posiadamy, zamieniać na realne projekty współpracy ze stroną ukraińską, bo tak jak już kiedyś wspomniałem, pociąg pędzi i to jest wyzwanie. Równie ważną rzeczą jest do zauważenia to, że zarząd z bardzo dużym powodzeniem poprzez działania polityczne i gospodarcze wzbogacił ten budżet o kolejne miliony z różnych dotacji, z decyzji rządowych, które realnie wpłynęły i zasiliły nasz budżet. To jest ta wykładnia realnego zaangażowania zarządu, który tak de facto, moim zdaniem, bezsprzecznie zasługuje na absolutorium. Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i absolutorium województwa podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok głosowało 21 radnych, 6 było przeciw, a jeden rajca wstrzymał się od głosu.